Dzisiaj pozbieraliśmy różne przedmioty, które są w domu. Zobaczcie, mamy tu poduszki, mamy tu koce, materiały różnego rodzaju, nawet mamy hula hopy, mamy też i kapelusze, i co my tu jeszcze mamy? Rękawiczki. Teraz Wam pokażemy, jak można zrobić teatr niemalże coś z niczego. Z tego, co po prostu mamy w domu. Kamil już coś przygotował. Kamil, co to będzie? Zobaczcie, ja dzisiaj sobie wymyśliłem, że do legendy o górach sowich właśnie zrobię taką sowę z dwóch rolek papierowych, zwykły papier toaletowy, który łapiemy sobie tutaj w ręce. Tak, trzymamy. Możemy owinąć jeszcze naszą sowę w jakimś materiałem. Może też to być jakiś biały koc, jakiś, ale też może być szary. Dowolnie, jak Wam się sowa kojarzy. Bardzo milutki kocyk. Tak. No i popatrzcie. I proszę bardzo, i tu jest nasza ręka. Tu podtrzymujemy drugą ręką nieco materiału. I mamy piękną, dużą sowę. Ojcze! Ratuj nas! Zobaczcie, komuś może się ta sowa nie kojarzyć, albo nie wyglądać jak sowa, ale tak naprawdę wystarczy, że dodamy trochę ruchu zbliżonego do naszej sowy i dźwięku i już staje się to sową, prawda? Wcale to nie musi być narysowana sowa ze skrzydłami. Ekstra. A ja dla Was przygotowałam jeszcze coś innego. No bo mamy tutaj poduszkę. Poduszki są świetnym materiałem, z którego można robić na przykład głowę. Zobaczcie, wystarczy, że dwa rogi tutaj sobie zegniecie. Ja jeszcze zegnę drugie dwa rogi. Złapię sobie rączką w ten sposób. Oczywiście zawsze można sobie albo zawiązać, albo w supełek tutaj z tyłu zawiązać, albo zawiązać troczkiem. No i już mamy głowę. Nasza ręka pięknie pracuje tą głową. Teraz Wam pokażę taką lalkę żywo ręką. Wystarczy, że wezmę sobie tutaj o krzesełko. Materiał. Na pewno macie jakieś materiały, ale może być to równie dobrze obrus. Materiał też biorę w jedną rękę i w drugą. Ona już mi stanowi, ten materiał stanowi mi już świetny też parawanik teatralny. Teraz wezmę swoją główkę tutaj, w ten sposób. Złapię dłoni, o, podchwycę i już zobaczcie, już coś fajnego się dzieje, prawda? Tylko ważne jest, jak poruszamy, żeby ten nadgarstek nam tutaj pięknie pracował. Już macie postać. Żeby była jeszcze ciekawsza, ja tutaj wziąłam po prostu taką zwyczajną, popatrzcie, chusta. To jest moja chusta, z którą czasem chadzam sobie na spacery. A teraz chusta mi posłuży za element kostiumu. Też ją tutaj złapię przez środek, żeby tak sobie pięknie wisiała. Tu złapię drugą rękę. No i już mam niemalże całą gotową postać. Ale tutaj mam jeszcze swoją rączkę prywatną, więc wystarczy, że założę rękawiczkę. O, i już jest ręka schowana. Kochani, postać jest niemalże gotowa. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czy nie widzieliście gdzieś tutaj? Sprawdzę, może odleciała do lasu. Hej, sowo! Ekstra! Kamil już widzę przygotował kolejną formę. Tak. Też Bożeny forma była taka bardziej abstrakcyjna, ale też możemy takie bardziej ludzkie, człowiekokształtne formy stworzyć i na przykład możemy użyć do tego, nie musimy używać do tego krzesła. Możemy użyć do tego wieszak, na który zawiesimy jakikolwiek materiał. Kapelusz, na pewno ktoś w domu ma jakieś stare kapelusze. Popytajcie, może akurat coś się przytrafi. I słuchajcie, i nasza ręka do tego. Jeszcze możemy wzmocnić efekt okularami. Proszę bardzo, okularki. Mogą być zwykłe, przeciwsłoneczne okulary.
Proszę bardzo. Jak ty tam chwytasz, gdzie je wkładasz? Też na wieszak, tak? Może właśnie pokażę, żeby mogę to było... Mogę ci pomóc, jak chcesz. Tak, potrzymaj mi kapelusz. Okulary chwytam o tak, w ten sposób. Czyli po prostu... Zamykam. Chwytamy. O, dłoni. Proszę bardzo. I już mamy twarz. Teraz możemy ją, ale nie musimy, nakryć kapeluszem. O, pięknie. W ten sposób złapać. O. I mamy jakąś formę, prawda? A jak nią poruszać, Kamil? Poruszam nią ręką swoją. Pięknie, zobaczcie. Materiał się tutaj, zobaczcie, wykorzystujemy tak. Też możliwości materiału. Materiał jest bardzo, bardzo wdzięczną rzeczą, więc tak, zobaczcie. Chodziłeś tam tak ładnie skakał. Zobaczcie, tak. Zobaczcie, wystarczy się poruszać, wy się poruszacie w jakimś rytmie i ta postać też się porusza, prawda? Czy na boki. Mm-hmm, o, proszę bardzo. W ten sposób, tak? Super. A jeszcze do przodu, do tyłu. Ona, im większy macie materiał, zobaczcie, tym więcej jesteście w stanie z tym materiałem zrobić. Czyli możemy też zrobić wysokie, duże formy. Możecie się zasłonić, wcale nie musi być was widać. Prawda? Możecie działać gestem swojej ręki. Nogi też są bardzo ważne. Można po prostu nogi własne użyć jako postać. I zobaczcie, jak to teraz wygląda. Ekstra. Już coś się dzieje. Oczywiście kształt materiału też zależy od postaci, którą gramy. No bo my tutaj mamy... O, taki fajny materiał, Kamil. Co my z takiego materiału możemy zrobić? No, takie moro. Z czym on nam się kojarzy? Takie moro, prawda? Z czym się kojarzy z wojskiem, ja już tam słyszę po drugiej stronie. Z zielenią, z lasem, z ziemią. No, już to, więc można na przykład z tego zrobić las, tak jest, macie rację, las. Jak można zrobić las? A no popatrzcie, wystarczy, że mamy tylko krzesło. To krzesło jakoś tak ułożymy w jakiejś innej, abstrakcyjnej sytuacji, jakoś tak okrzywawo. Nałożymy. I już mamy scenerię lasu. Na przykład weźmy je, żeby wam jeszcze tu bardziej przybliżyć. Nasza kukiewka. Tak. Popatrzcie, już jest w lesie wszystko, prawda? Już jesteśmy w lesie. O, widzę, że Kamil już kolejną formę przygotowuje dla nas. A jest to forma na rękawiczce. Tak, mogą to być różne też małe formy. Nie musimy tworzyć dużego teatru. Możemy zrobić fajny teatrzyk dla małych dzieci, właśnie z takich mniejszych form. Ekstra, ale forma na rękawiczce to jest taka pacynkowa, prawda? Tak, pacynkowa. No i zobaczcie, Kamil, trzymaj tą jeszcze rękawiczkę. Ja też tutaj mam jakieś rękawiczki. O, jeszcze gdzieś tu miałam taką fajną rękawiczkę. Zobaczcie, z oczkami po prostu. Kamil ma już gotową formę, ale ja mam zwyczajną rękawiczkę i zobaczcie, wystarczy, że oczy nakleicie i też już jest forma. Dlatego nie bójcie się ruszać scenografią, materiałami. To wszystko może grać. Lata sobie, pracuje. Coś się dzieje, trzęsienie ziemi, czy zmieniać się może cokolwiek. No może niekoniecznie tak, a zobaczmy twoją sobę, Kamilku. I na przykład moją, jako jakiegoś ptaszysko, które lata i rozmawiają ze sobą, prawda? Pamiętamy o tej zasadzie o 3/4, czyli nie tak, bo popatrzcie, niewiele widać. Ta sama zasada, bez względu na to, czy to jest kijek, czy to jest pacynka, czy to jest lalka cieniowa. Zawsze dbamy o to, żeby oczka były widoczne. Super. Co my jeszcze możemy wykorzystać? Materiał już ten wykorzystaliśmy. Z tyłu mamy jeszcze koce. I o, koce są świetne, prawda? Tak, z kocy można zbudować w ogóle na przykład jakąś jaskinię albo grotę. Super, popatrz, Kamil. I krzesło. Krzesło jest świetnym elementem. Budujemy grotę? Tak. Co możemy robić? Słuchajcie, taką? I co, będziesz trzymał? Mogę trzymać, no też można trzymać albo można podeprzeć jakoś. No dobra, a gdybyśmy może zrobili po prostu tak. I zobacz, Kamil, gdybyśmy to wysłonili. O, i tu zrobili taką grotę. Grota ma różne kolorki, więc szukamy tutaj po kocach różnych i jeszcze dodamy
jeden kot, drugi kot. No, zobaczcie, już robimy też cieniowania. O, tu jakiś kawałek właśnie takiej zieleni. Możemy zrobić tło. Jeszcze. Jest grota. Super. Jest grota. No tak, tylko trzeba na tle lasu. Tak, trzeba byłoby to jakoś zawiesić, prawda? Wtedy. Albo zrobić w ten sposób i to rzeczywiście będzie lepiej, jeśli zrobimy tutaj taką, przestrzeń do środka. Czyli jeszcze raz tu zasłaniamy. Patrzcie, i tu robimy taką jaskinię. No i teraz mamy grotę. Jest grota. Gdzie są nasze lalki, żeby coś pokazać, cokolwiek? Proszę. Smoku! Wychodź! Gdzie jesteś? Smoku! Odezwij się! Popatrzcie, piękna sceneria się robi. Do tego jeszcze jak użycie naszej lampki nocnej, żeby tutaj od tyłu podświetlić albo z boczku, to się robi naprawdę klimat grozy. To samo możemy zrobić i z lasem, to samo możecie zrobić budując domek na przykład, tak, prawda? Albo całą wioskę. Kamil, co my tu jeszcze mamy takiego? Możemy pokazać, jak zbudować właśnie jakiś element scenografii. Tak jest, to już jeden pokazaliśmy. Przestrzenny. Przestrzenny. Mamy tutaj... hula hopy. Tak, kółka, znane dla Was kółka. I z tych hula hopów bardzo fajne drzewko możemy stworzyć. O, wystarczy, że połączycie sobie w ten sposób... Czekaj. Tak, że to jest, które jest większe, a które mniejsze? To jest największe, potem to jest chyba identyczne, tak? A tutaj na przykład mamy takie mniejsze tołeczko. Jeszcze większe. To co, bierzemy to ogromne? Tak. Dobra, bierzemy sobie to ogromne. Czyli mamy, największe będzie na dole, w środku jest średnie, a na górze jest najmniejsze. Teraz fajnie byłoby to połączyć. Łączymy? Tak, łączymy. Łączymy to tasiemko. To ty z jednej strony, ja z drugiej. Po prostu przewiązujemy, to może być tasiemka, to może być włóczka, to może być sznurowadło nawet. Musimy zrobić te same wysokości. Mm-hmm, tak mniej więcej, a no właśnie. No. Tak mniej więcej chociaż właśnie, to jest prawda. No. I tu jeszcze zawiążę. Najlepiej zawiązać to przynajmniej z trzech stron, żeby to się ładnie trzymały. Dobra, ja mam tak mniej więcej, jest? Jest, super, jest, tak. Jeszcze podniosę, popatrzcie, to jest po prostu przewiązane na jeden supełek. O, troszkę krzywa. I teraz jeszcze przydałoby się z drugiej strony. Zobaczcie, to się nam teraz tak majta, chociaż to też już jest fajną scenografią. Nawet możecie to robić na kółkach. O, rozwiązało nam się, także jeszcze raz to porządnie trzeba zaciągnąć. Ja tutaj przytrzymam tobie. Zobaczcie, to już coś fajnego stanowi. Ja już tutaj widzę ogromny potencjał. Równie dobrze możecie z tego zrobić nawet wieżę. Tak. I jeszcze z jednej strony. Żadnie porównie. Sobie przesuniemy, żeby nam się nie majtało. Tak naprawdę powinniśmy jeszcze jedną tasiemkę tutaj zrobić. Robimy? Czemu nam robimy się tutaj nie zrobiło? Dlatego, że jest, potrzebujemy czterech tasiemeczek. Ok. No i mamy sznurowadło, więc przywiążemy jeszcze na czwartą stronę sznurowadełko szybciutko. Przez środek tylko sprawdźmy odległości mniej więcej. No, przez środek przywiązujemy. No. I ostatnie. No i teraz tak naprawdę potrzebujemy na górze złapać za coś tą naszą konstrukcję. Więc fajnie by było jakoś to wszystko połapać, prawda? Mamy tutaj oto. O, przynajmniej tak. Przynajmniej tak, żeby to ładnie przez środek tak złapać. No i zobaczmy. Patrzcie, co się fajnego zadziało. Oczywiście to jest troszeczkę dla nas krzywe, bo tak jak Kamil powiedział, ważne jest, żeby one wszystkie miały równe odległości. Ale jak na to zarzucimy materiał, sprawdźmy sobie. My mamy taki zielony materiał.
dobrze by było, żeby ten materiał był zwierny. Troszeczkę go tutaj naciągniemy. I teraz albo szpileczkami, albo najlepiej zaszyć z tyłu, bo tutaj się oczywiście zarobi nam przestrzeń. No i teraz popatrzcie, jest choinka. I taką choinkę trzymając, uwaga, ja sobie tu położę, można zawiesić. Oczywiście te materiały powinny być tu złożone pod spód, schowane najlepiej, oprzyte. Zawiesić na haku gdzieś. Można zrobić jedną choinkę, można zrobić drugą choinkę, trzecią. Można zrobić z tego domek. Możecie sobie wyciąć tutaj otwór i zrobić wejście do domku albo do pałacu. My Wam pokażemy taką wieżę zrobioną właśnie w ten sposób. Wieża jest już... O! Patrzcie, taką zrobioną wieżę. Oczywiście my na to poświęciliśmy więcej czasu, ale jest wieża, prawda? Tu są sznurki i tu są właśnie w środku te nasze kółeczka. Tu popatrzcie, nawet jest jeszcze taka dobudowana fajna wieża. Tak naprawdę to są te paski, o których Wam mówiliśmy. Mało tego, tym można poruszać, można pograć. Co się stanie, jak nadlatuje smok? To się może ruszać. Smok może przelecieć i tym poruszyć. Może to się zawalić. Różne rzeczy można z tym robić. Ale mamy też inny pomysł na wykorzystanie takich kółek. Popatrzcie. Ja sobie je tutaj ciach-ciach odetnę. O. To mi się kojarzy z głową, więc wystarczy, że wezmę sobie kawałek materiału, przerzucę, złapię tutaj na środku i jest już to piękna głowa. Tylko tak muszę sobie silnie trzymać, a reszta kostiumu jest już dla mnie częścią postaci, prawda? Może to być odrealniona postać, a może to być po prostu człowiek. Oczy, coś na głowę i... Oczywiście ręce. Jak chcecie, możecie założyć rękawiczkę. To samo koło można jeszcze w inny sposób wykorzystać. Kamil, masz świetne materiały. Tak, popatrzcie, lekkie, takie. Zwiewne. Z czym się kojarzy? Z wiatrem. No właśnie, można zrobić z tego wiatr. Też można ten wiatr zrobić wykorzystując koło. Wystarczy, że sobie takie kawałki zwiewnego materiału przewiążecie tutaj. O, już coś się fajnego dzieje. Patrzcie. Przewiążemy jeszcze z kilka. To będzie jeszcze inny efekt. Może to być również efekt słońca. Przewiązuj tam kamień z boczku. Może to być też... O, bardzo dobrze. Ja tu jeszcze złapię w jednym miejscu. No i teraz popatrzcie, to jest wiatr. Ale możemy też zrobić inne efekty, na przykład deszcz. Jak możemy zrobić deszcz, Kamil? Deszcz moglibyśmy na przykład zrobić na parasolce. Z parasola. Tak, gdzieś tu mieliśmy parasolkę. Jest parasolka. Parasol. Możemy użyć dowolną, może być dziecięca, może to być normalna parasolka, na którą naciągniemy materiał. Popatrzcie, macie parasol, nakładamy na niego po prostu zwyczajny materiał. Jeżeli deszcz, to na przykład niebieski, niebieski materiał. No i teraz wystarczy, że jesteśmy pod tym, o, deszcz pada, musimy się schronić. O, zobaczcie, wystarczą krótkie, proste ruchy, niepotrzebne są krople deszczu. Ten ruch już sprawia, że ten deszcz pada, do tego jeszcze właśnie wieje wiatr. Możemy tak zrobić, że będą dwie parasolki obok siebie i dwie postacie rozmawiają, każda ma swoją parasolkę nakryte takim materiałem. Także możecie robić efekty różne, do tego jeszcze dźwiękowe i wykorzystać właśnie takie elementy, żeby zrobić scenografię i tło do naszych bajek i legend. Zrobiliśmy Wam już i wiatr, i deszcz, pokazaliśmy nawet jak słoneczko zrobić. Zrobiliśmy Wam
też i domek, i zamek, i górki, i jaskinie smoczą. Mnóstwo, mnóstwo pomysłów na wykorzystanie rzeczy w domu. Na pewno macie jeszcze ich więcej, kiedy już będziecie tworzyć własne inscenizacje. Na pewno wasze pomysły będą jeszcze lepsze i ciekawsze niż te, które wam tutaj podawaliśmy. Wysyłajcie je do nas, a my będziemy się nimi dzielić z innymi. Kto wie? Może stworzycie coś tak wspaniałego, że nie jeden wielki reżyser wykorzysta wasz pomysł? Czekamy. I co? Bawimy się dobrze. Kamil i Bożena. Cześć.